A tak w ogóle... O k***a, ale kamienie zleciały. Ale j***o. Ale leci lawina. Baliśmy się o niego trochę. Ludzie robią, że są tak aktywni od rana. Szybki room tour. Może zrobiłem po południu, w sumie i tak tu nie ma świata, więc... Biletyki kupione. Jak to zwykle bywa? Już podrożały bilety, bo wszystkie właściwie blogi, jakie przeczytaliśmy, to wszyscy płacili po 20. Miejscowi mają 10. Obecnie jest tak, że miejscowi mają 10, a zagraniczni mają 50. Ja. Co robi wrażenie? Robi, ale najpiękniejszy to jest ten wulkan. W tym całym wodospadzie. Dla mnie wulkan kradnie tutaj piękno tego wodospadu. Ale jak będziesz na dole, to nie będę widziała wulkanu, więc wtedy ocenię ten cały wodospad. Ale na razie wulkan kradnie wszystko. Trochę słabo, że tam do góry są jakieś remonty czy coś. I leci brudna woda. Idziemy na dół. Pierwsza przeszkoda. Metalowa drapka. O Jezu, ale to jest ślisko, zatem. Tutaj ludzie nawet w kropkach chodzi z tego, co widziałem na filmie. Więc nie może być ostatecznie tak hardcore'owo. My jesteśmy w porze suchej, więc nie jest aż tak mokro. I są trochę mniejsze te wodospady. Jest to tak zwany wodospad 1000 wodospadów. Uwaga na kamienie. Oj, fajnie się to poślizgnęło. Potrzebne nam będą te buty do pływania. Właśnie chciałem przed chwilą mówić, że to cały czas wygląda jak zwykłe turystyczne zejście, ale nie. Bo za teoretycznie idzie w wodospadzie, a łyski upie... To ona jakimś gnoje. Co się działo? Zaraz się wykąpię. Jakby ktoś miał problemy z zapamiętaniem nazwy, bo tutaj jedna osoba z nas ma taki mały problem, to Tumpak brzmi bardzo podobnie jak Tupak, tylko dodaje się mu N. Tumpak. Mówiłam ci, że tutaj młodych ludzi dużo jest, którzy są właśnie przewodnikami. Mają te ocean baggy. I to są przewodnicy tacy. Ale spoko w sumie, że oni tutaj są, bo mówią, że ci się mają z góry zatrzymać, a tamci z dołu będą szli i tak dalej, jakby kierują tym ruchem. Bo jak to był taki dziki jak na Feeling King Beach, to ludzie by się tutaj pozabijali na tych kamieniach. Jak pierwsza przeszkoda taka poważniejsza? Pozytywnie. Jak się stąpa po tych kamieniach, które widać nie są zalane wodą, to nie ma takiego ciągu wody i jest spoko. Jak ma się buty do pływania albo sandały takie zapinane, to mega spoko. Na prawo mamy Tumpak Sewu, a na lewo można iść do Blue Lake and Drop Cave. Z tego co czytaliśmy w sieci, to miało być trochę tak niebezpiecznie, trochę tak trudno i ciężko i stali o nie wiadomo jakich przeprawach, a w sumie było lajtowo. My się nastawiliśmy na coś takiego trochę hardcore'owego, a w sumie zejście po części tego wodospadu tylko było takie trudniejsze i trzeba było tak się no, zobaczymy jeszcze kawałek dalej. Ludzie tam zgnojeni wychodzą. Tak i kalosze ma, tak trzeba było się ubrać. No i ja tam mam spódnicę. Ale ja lubię Azjat. W sensie mi się podoba ich styl. Chodzi o to, że właśnie takie koreanki, że tam są rzeczy prowadzone, które ci się teoretycznie nigdy nie przydadzą w życiu. Czyli na przykład wodoodporna spódniczka, tak jak ta pani miała. No i ją ubrała na wodospad, no zmoczyła się, no i się zmoczyła, no i ma taką spódniczkę. A ja takiej spódniczki nie mam eleganckiej, żeby iść na wodospad, ładnie wyglądać i żeby ona była taka do chodzenia w wodzie. Ma kalosze, eleganckie czarne kalosze, ja mam takie kalosze, no nie mam takich kaloszy. No Hunter można sobie kupić, no ale... Ciężko jest być kobietą chyba. O kurwa, ale kamienie zleciały. No. Ale leci lawina. Ale j***o. Było blisko. Dobra, sytuacja opanowana, nie ma co panikować. No i właśnie to mi się mega podoba, że oni mają takie ciuchy, że ktoś sobie pomyślał... To jest dalsza część to... trudnego życia kobiet. Poczekajcie, posłuchajcie jeszcze chwilę. Sobie wodoodporną. Damy jej okienko na minutę. Bo może ktoś będzie chciał iść na wodospad w tej sukience i sobie zrobić ładne zdjęcie. A ja widzisz jak wyglądam. Mam czarne spodnie i mam czarną bluzkę. I jedyne kolorowe rzeczy to są moje buty do pływania. I czarną duszę. I moje buty do pływania, które mają 15 lat. Buty byś mi kupił ładne. Do pływania takie, żebym mogła mieć zdjęcia w nich. Kozaki do pływania od razu. Kozaki do pływania, no oczywiście takie nawet na obcasach powinny. Zróbmy krok naprzód. Przed wejściem obowiązuje dodatkowa opłata. Teraz 50 za osobę z ruchu. No, czyli łącznie jest stówka za wejście na wodospady. Jest godzina 10, jak tutaj jesteśmy i wszystkie wycieczki już raczej wracają, ale to wygląda. Nasz pan kierowca powiedział, że o godzinie 5 zazwyczaj tutaj przyjeżdżają wszystkie autobusy o 5, 6 i wtedy jest straszny tłok. Teraz już jest spoko, wszyscy wracają na 10. Ale tu wygląda.
Niebywałe! Jest tutaj naprawdę fantastycznie. Jak ktoś już ma wydawać pieniądze, żeby zobaczyć jakikolwiek waterfall, to jest ten waterfall, na który warto wydać pieniądze, bo jest tutaj, no tak jak jest napisane, no 1000 waterfalli tutaj jest, to co chwilę jest waterfall. I tutaj też jest ładny waterfall. To jest kompleks wodospadów. Czeka nas kolejna opłata na dalszym etapie zwiedzania. Szkoda, że nie wrzucili jednej opłaty kompleksowo i tyle. Wtedy ludzie by nie przychodzili, bo jak tutaj jest 50, to już jest 150 za osobę. Ale jak to Rafci Patryś mówił, no my zapłacimy. To jest Zuzemina, kiedy się dowiaduje, że nie wolno gryźć telefonu. Jak nam się podoba? A nam bardzo się podoba. 20 tysięcy za wejście. Tak, 20 tysięcy. Ale tu jest fantastycznie, zaś tak blisko to wygląda jak parasol. Skały zrobiły parasol. Poziom trudności, to mamy. Jak jest? Ładnie? Aktualnie wspinamy się po wodospadzie, tak de facto, żeby wejść do jakiejś jaskini. W sumie nie wiemy, co tam jest, ale zapłaciliśmy, jeszcze buraki się nie podają. Ładnie tu jest. Ale mam tylko zdjęcia! Jaka matka natura jest piękna. Co to? Kamielina. Odciśnięty kawałek musi. Ale no nie wiadomo, kiedy powstała. No może niedawno powstać tak naprawdę, nie? Ale jest piękna ta matka na tym razie. Zobacz, ile tam jest wodospadów małych. No dlatego to się nazywa tysiąca wodospadów. Bo to jest ciągle wodospad. To jest kawałek, to jest wodospad, skąd ta woda. Że my tutaj nie mamy aparatu. Ale baliśmy się o niego trochę. Jaskini co prawda nie udało nam się zobaczyć, bo było tak ślisko, że już nie ryzykowaliśmy wchodzenia do niej. Ale niewątpliwie warto ten odcinek zrobić za te 20 tysięcy, nawet jak się nie widzi tej jaskini, bo jest cudowny. To jest po prostu cudowne miejsce. Cudowne, Instagram, Mabel, wszystko tutaj jest Mabel. Cudowne. No generalnie ten ostatni odcinek trasy bym tak oszacował na 3 na 5 w skali trudności, bo byliśmy w trudniejszych miejscach. Tu jest ślisko po prostu i nie czuliśmy się pewnie, żeby iść do tej jaskini. Ale ładnie tu. Cudownie. Jak ktoś ma zobaczyć jakikolwiek wodospad na jawie, to właśnie ten. I właśnie z wejściem do tej jaskini, do tego niebieskiego jeziora. To niebieskie jezioro to jest tam sztucznie usypane, są takie worki i po prostu zbiera się tam woda. Ale tutaj są naturalne, zawartka plecami i są piękne. Nie są głębokie, ale są piękne. Po prostu fantastycznie ta kaskada się układa tutaj. No, fenomenalne miejsce. Być i nie zobaczyć, powiódko. Tam żeśmy byli. Tam. Polecamy to miejsce zobaczyć faktycznie z samego rana. Mimo, że są tutaj wycieczki, ale nie bez powodu one przyjeżdżają z samego rana. Bo rano było cudownie, było pięknie, było bezchmurne niebo. A jest godzina 13 i już jest tak pochmurnie, że Semeru nie widać na przykład prawdopodobnie z góry, bo go zasłaniają chmury całkowicie. A najfajniejsza robi wrażenie ta panorama, której nie złapaliśmy na dronie, ale złapaliśmy na telefonie. Ale złapaliśmy przygody i to jest najważniejsze, prawda? Doszliśmy do jakiegoś punktu widokowego, a 50 metrów dalej jest jakiś warun, więc będzie co zjeść po drodze, aczkolwiek no nie planujemy w sumie, bo mamy prowiant swój, zabraliśmy. I co? Zobaczcie, jak to wygląda z góry.
pozwiedzane, polatane, trochę pokąpane, stópki. To wracamy. Już się brzydko zrobiło. Jest przed 14 i już są takie chmury nieładne, a jak przyjechaliśmy, to było pięknie, cudownie było. A od naszego pana kierowcy dowiedzieliśmy się, że Semeru 2 lata temu miał erupcję dosyć potężną i cały ten obszar, na którym znajduje się Tumpuk Sewu, był zamknięty i zostały zniszczone dwa mosty, przez które przejeżdżaliśmy, znaczy zostały odbudowane. Słuchajcie, wyszliśmy innym wyjściem i idziemy się zapytać, czy tutaj, bo to jest typowo do jaskini, idziemy się zapytać, czy tu jest też wejście na, czy tutaj też się płaci na to wejście na Temeru. Nie. Kurwa, jak on się nazywa? Tumer. No i zapytaliśmy jakiegoś pana, co tu stoi na tym wyjściu. My się zapytaliśmy, jaka jest cena za bilet. Chyba nas nie zrozumiał, bo powiedział, że Tumpak Sewu, no to musimy iść tam do góry, no gdzie weszliśmy. No ale chcieliśmy się dowiedzieć, czy jak przyjedziemy tutaj, bo tędy da się też przejść do Tumpak Sewu. Tylko, że tak. Po drodze się kupuje bilety tam na dole. Tak. Więc tutaj się kupuje tylko i wyłącznie do jaskini, a tam na kolejnych etapach kupuje się dalej kolejne bilety, ale... Wychodzi na to, bo pan się zapytaliśmy, jaka jest cena teraz, to pan powiedział, że 1000. Ale 1000 ale... za wejście do jaskini chyba. 1000 za wejście do jaskini, ale tam dalej tłumaczyliśmy na Google tłumaczy. No to nie wiem, no może nie zrozumiał nas, jakie chcemy bilety. Może myślał, że nie wiem, że chcemy zapłacić za to, że już przyszliśmy. No nie wiem. W każdym bądź razie pan nam tutaj powiedział, że za 1000 są bilety, więc można sobie tutaj przyjść, kupić ten za ten 1000, czy nawet 10 tysięcy jakby to miało być, iść do jaskini. Właśnie przejechały lody. I można tutaj sobie zapłacić te 1000 czy 10 tysięcy, no nie wiem, on powiedział 1000, no nie wiem. Nie wiem, co to miało dla niego znaczać, no dla mnie 1000 to jest tak mało, że pewnie nawet herbaty. Dyszka, bo stówka więc pewnie dyszka. Więc pewnie dyszka. Iść sobie do jaskini i przejść dalej do Tumpuk Tupak tu. Tumpak Sewu i płacić tylko 50 zł raz na dole. A my zapłaciliśmy 2 razy. Raz na górze, jakby na taki punkt widokowy i później schodami zeszliśmy i drugi raz płaciliśmy 50 na dole. I nam wyszła 100 w takim razie, plus 20 do jaskini. A jak tutaj jest zadyszkę do jaskini, to później już tylko 50 na wodospad. Tyle, że przejście z jaskini do Tumpak Sewu no jest trudne. Jest trudne, jest trudniejsze. Tak jak mówiliśmy wcześniej. Ale nie jest nie do zrobienia, więc ze spokojem. Tam chodzą i my przeszliśmy. No właśnie, takie siurki przeszły. To jest to do zrobienia za tańszą cenę. No a można tutaj do tego wejścia podjechać sobie skuterem, można podjechać autem, jest normalnie droga asfaltowa. Betonowa. I też pytaliśmy naszego pana kierowcy, dlaczego oni chcą sobie tak bardzo z nami robić zdjęcia, bo dużo osób nas tutaj zaczepia i robi sobie z nami zdjęcia. I on coś powiedział w stylu, że nie, że to jest dla nich szczęście, jeszcze tylko daje im to radość. To nie ma nic większego, to jest czysta satysfakcja, że się spotkało człowieka. Ma na przykład zielone albo niebieskie oczy, bo dla nich to jest coś takiego wow. Dla nas to jest normalka, nie? My chyba mamy wszystkie kolory oczu z kolei, dlatego tak. Może też nie reagujemy jak na innych ludzi. Ale dla nich to jest taki efekt wow, jak widzą białego, który ma jasne włosy, jasne oczy i w ogóle to jest takie kombo, którego nie widzą na co dzień. I zazwyczaj osoby, które sobie robią z nami zdjęcia, tak naprawdę nie są z tego centrum turystycznego, tylko gdzieś przyjezdni albo coś, do których nie docierają turyści. A jeżeli chodzi o prawo jazdy w Indonezji, to jest czysta formalność podobno. Kwestia jednego dnia, przejedziesz może w przód, w tył, nie wiem jak to... Nie, nawet nie, bo nie ma egzaminu. Jest... Aha, no nie, no jest egzamin teoretyczny i praktyczny w cudzysłowie. Nie jestem w dupiu, tylko w dupie. W cudzysłowie. I normalnie się tego samego dnia idzie się na policję. W sensie, nie wiem, czy on powiedział, że na policję... Idzie się tam, bierze się, jeździ bez prawka i w nagrodę dostaje się wtedy prawo jazdy. Nie wiem, czy on powiedział, że na policję, bo post to też jest po ichniejszemu biuro. Na przykład jak jest posterunek policji, to jest post police. Więc idziemy, albo na policję się idzie, albo się idzie do jakiegoś takiego biura policyjnego. Coś w tym stylu, jakiegoś biura, pewnie wydziału jakiegoś komunikacji ichniejszego. I co? No i się dostaje. Dostaje papier, na pewno trzeba zapłacić za to i pan powiedział, że większość osób, które spotykamy na ulicy, to jeżdżą bez prawa jazdy. Bartek wychodzi ze strefy swojego komfortu. Tak właśnie Bartek siedzi zesrany po tym, jak widzi, jak pensjonarz prowadzi, bo pasy Bartka nie działają i Bartek jest zesrany. Oni uprzedzają, kiedy ktoś wyprzedza. Uprzedzają na 4 albo nawet na 5. Dlatego nie wypożyczaliśmy tutaj skutera. No,
bo to, co widzimy na drogach, jest tragiczne. Już wiedzieliśmy, co się tutaj będzie działo, a że ja mam zdrowy rozsądek. I Bartek ma szacunek do wszystkiego. Generalnie ten tir jedzie cały czas na środku. Tak się tu wyprzedza. I to nie jest droga trzypasmowa.